Maryja jest z nami od początku. Jest od pierwszej chwili, gdy na polskiej ziemi stanął krzyż Chrystusowy. Panna wierna i współodkupicielka chętnie stoi pod krzyżem. Gdy krzyż wszczepił się w łono ziemi polskiej, widzimy zaraz Maryję. Była przy chrzcie polskim, była pod Grunwaldem, gdzie rycerze śpiewali Boga Rodzica Dziewica, była w jasnogórskim potopie, podczas którego okazała się dziewicą niezwyciężoną. Była pod Wiedniem, to przecież Jan III, pokrzepiony Eucharystią, z Jasnej Góry wyruszył na południe, aby jako tarcza niezwyciężona Polonię Semper Fidelis stanąć przeciwko batachom pogańskim, które zmierzały do serca Europy. Była i jest z nami zawsze i wszędzie. Jest matką życia narodu. Jest matką kołysek. Wiecie, to dobrze, matki i ojcowie, bo nad łóżkami rodzącej się Polski najczęściej widzieć można wizerunek Pani Jasnogórskiej. To także matka polskich ołtarzy, bo nasze matki, biorąc z kołysek dzieci narodzone w cierpieniu i krwi, przynoszą je przed ołtarze i składają w dłonie najlepszej matki, aby błogosławiła owoc ich żywota. Dzięki temu naród jest silny, bo Matka Chrystusowa mówi wszystkim matkom polskim, że mają być matkami życia, a nie śmierci. W rodzinach polskich Matka Najświętsza wychowuje serca matek. Ona je uczy delikatności, poświęcenia i ofiary. Ona zgina twarde kolana naszych ojców, mężów i synów i uczy ich chrześcijańskiego stylu życiowego, przypominając, że w Kościele Bożym nie ma tak zwanego prawa mocnej płci. W porządku Bożym są jednakowe prawa dla kobiet i dla mężczyzn. Mężczyzna i kobieta wspólnie mają czynić sobie ziemię poddaną, wspólnie za nią odpowiadają, wspólnie stają się ze swoim sumieniem przed Bożym prawem i wspólnie będą kiedyś sądzeni i nagradzeni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Thank you.
myśl. Panie Jezu Chryste, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam tak uczciowo otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Yeah.